Hej, 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 milusińscy moi. Nowinka z od Epic Games, Werewolf, The Etherblood, Apokalipsa. Werewolf, Earthblood, Apokalipsa, dokładnie taki nosi tytuł ta gra. Wczoraj ją zainstalowałem, w dniu dzisiejszym chcę sobie sprawdzić, jak będzie funkcjonować to na moim blaszaku. Data wydania gry, chyba tam 21 luty, czy tam jakoś coś koło tego. No, w zeszłym miesiącu to wyszło, miesiąc temu. I chciałem sobie zobaczyć, jak tutaj się fajnie rozpoczyna tą całą zabawę, jak się te sprawy wszystkie mają z mechaniką rozgrywki, z silnikiem graficznym, z tego typu rzeczami istotnymi dla no, każdej, bym powiedział, produkcji nowej. I póki co jestem mile zaskoczony, ponieważ Werewolf, czyli Wilkołak, Apokalipsa, Earthblood, ta edycja dobrze sobie radzi na moich kombinacjach tego mojego sprytnego wynalazku. No cóż, myślę, że zaczniemy od nowa, bo ja już sobie tam troszeczkę w to popykałem, żeby wiedzieć, co wam mam opowiadać, nawijać w trakcie rozgrywki, więc zacznijmy sobie grę od nowa. Fajna oprawa audiowizualna na pewno umila rozgrywkę, takie fajne rockowe brzmienia, troszeczkę można powiedzieć metalowe. Omówimy sobie w pierwszym odcinku Wilkołaka. Omówimy sobie przede wszystkim mechanikę rozgrywki oraz nasze możliwości jako tego bohatera całej zabawy. No, mamy tutaj po polsku już wszystko, ustawienia i tak dalej od Epic Games. Teraz jest jakaś tam przecena 20% taniej. Mówię, zajrzę, zobaczę, a nuż widelec, będzie coś fajnego. No i jestem póki co mile zaskoczony. I póki co, jak mówiłem wam, jestem mile zaskoczony, więc no cóż, grajmy. Zrobimy sobie ten mój zapis. Mamy tutaj w okienkach zapisu, jak wchodzimy w tryb rozgrywki, trzy okienka zapisowe z różnymi symbolami. No, ja sobie rozpocznę ten mój zapis po prostu od nowa, całą zabawę. Od nowa ten poziom, postępy, a to nie, sobie go zostawię tak dla siebie. Weźmy inny symbol i tu na tym okienku nową grę całkiem. Są trzy tryby rozgrywki: łatwy, normalny, trudny. Co ciekawe, jest fajnie oryginalny zrobiony język, ten mowy jako tako, ładnie zrobione interfejsy oraz podpisy w języku ojczystym wybranym przez nas, więc mamy tu wszystko z opisami i tego typu istotnymi elementami, wszystko w języku polskim. Natomiast wokal fajnie zrobiony przez aktorów po angielsku. No, zaraz nam się to zaczyta i będziemy mogli sobie cisnąć Wilkołak Apokalipsa. Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować. Zrobimy sobie takie wprowadzenie fabularne. The Wild. Dzikun. The Weaver. Tkaczka. And the Worm. I żmij. Three primal forces, trzy pierwotne siły. World Gaia springs. The Wild is creation, formless and abundant. The Weaver shapes, making order out of chaos. The worm, whose purpose was to destroy the old, to make room for the new, went mad. Now, a force of corruption, feeding on greed, malice, and hate. It ravages Gaia. Through its unwitting accomplices, mankind, the balance between those three forces is long gone now. Insidiously, the worm gains more and more ground every day, vitalized by the damage humans have wrought to the earth.
We, the werewolves, remain. Born of man, beast, and spirit, we are the vindication of Gaia and the wild. Klimatyczne intro, co myślicie? Prawda? Fajna gra. Best way to get Indran out of the region is to attack their bottom line. We have a plan to convince them there's no profit to be had here. Ludmilla, if you please. I've recently gained access to the system that controls all the on-site oil pumps. That's our target. We tamper with the pumps and send dummy data to the system to make them think their oil field has run dry. Will that really be enough? According to the internal files I got my hands on, they treat unprofitable sites like gangrenous limbs. They'll give this one the chop right away. Mamy tutaj jeszcze opcje dialogowe. No dobra, zróbmy tak. To wydaje się zbyt proste. Even if we do manage to push them out, they'll only set up somewhere else. We need to hurt them, bring them down, not chase them away. We've already talked about this, Cahal. They're too close to the cairn. If we stage an attack, they'll look for the ones who did it. I don't want Indran's eyes on our home. Our best option is to work in the shadows. But if something goes wrong, my wife ends up on her own in enemy territory. I don't like it. I'm going to be fine, Cahal. We've been preparing this for weeks. We've calculated the risks. And if there's any sign of trouble, you and I go in and retrieve her. But I'd rather we stay covert. Mila will have the easiest time on her own. I'm heading out. I want to be done before daybreak. Take care of Adana while I'm away. I think she's going a little crazy all cooped up in here. Mamy też innego typu opisy dialogowe, które odpowiadają opisowi jak gdyby tej sytuacji oraz odczuć głównego bohatera, którym jest Cahal. No dobra, zróbmy tak. Jesteśmy tu dla Gaia. It's our duty to be here. She needs to learn that it's hers too. She's just a teenager, Cahal. We were young once too, remember? Take care of her while I'm out. Love you. See you soon. Uruchomiłem sobie też takie samouczki, ponieważ jeszcze póki co jak gdyby tego interfejsu, zastosowań oraz prowadzenia rozgrywki w grze Wilkołak Apokalipsa jako tako się uczę jeszcze, więc sobie zostawiłem samouczki i ten styl taki, no, klawiatura plus mysz, rozgrywki. Gram sobie na wysokich ustawieniach graficznych, interfejsu i tych wszystkich takich bardziej wymagających. Pograłem troszkę sobie wczoraj, żeby wiedzieć, co się tutaj z czym je i dlaczego tak, a nie inaczej. No i póki co wrażenia naprawdę pozytywne. Wrażenia póki co naprawdę bardzo pozytywne. Pierwsze nasze tutaj kroki, które stawiamy w naszym kernie, czyli po prostu tej skryjówce czy obozisku, nie wiem jak to określić. Najpierw trzeba się rozejrzeć, wykonać tego typu takie wprowadzające nas w całą zabawę różnego rodzaju zadania. Tam, gdzie mamy po prostu interakcję, naduszamy E z klawiaturki do rozczytania informacji. They'd ravage this place till there was nothing left but dust. Poczytać co się da, posprawdzać wszystkie opcje. We've been stuck in this cave for weeks studying Endrin's movements. At least now we finally got a plan. I hope we're done here soon. Sobie tu jeszcze coś tam mamy na półeczce, sprzęty jakieś medyczne, wyposażenie. Cahal wyraża swoją opinię na temat większości tych urządzeń. Tu mamy tak miejsce jakieś tego typu do odpoczynku. Wyjście zamknięte, sprawdziłem. Wejdę, pogadam z tym całym typerkiem, dowódcą.
I don't like thinking that Ludmilla's on her own, Rodko. Nie podoba mi się pomysł, że moja żona poszła tam sama. A co się okazuje, to chyba jest jego szwagier, bo to jest ta żona Kahala, to jest siostra... siostra tego typerka, dobra. Rodko, panie, wysłać także i mnie tam. No właśnie, bo on jest ten dowódca całego tego zadania, to jest Rodko. Can tear through as much Endrin scum as you like to get her out. But for now, we stay put. Go. Rest while we wait. Czyli coś tam jeszcze musimy chwilę pogadać tutaj z inżynierką, która się zajmuje tym sprzętem. Got everything squared away? Not a lot to square away. All I'm doing is pressing a button once Ludmilla gets me hooked up. Still got a ways to go before I can do much more than that. If I tried to breach their network, they'd be on us in a second. Jest on... Ma jako ten nasz główny bohater zdolność jak gdyby ja tu rozczytuję rozczytywania ich, czy tam odczuwania ich emocji, taką trochę empatię na zasadzie sztucznej inteligencji. Zobaczmy co dalej. Zrobiłaś swoje. She is the woman who got her hands on their files. We'd never been able to take the fight to Andrew like this without you. Besides, you installed all the things. Jak nasze wybory te fabularne będą miały wpływ na później na całą rozgrywkę. No, zobaczymy. Muszę pogadać z moją córką. No, not yet. I'm just heading her way. Idę właśnie w tym kierunku, pogadam z nią. Hey, how you doing? I'm bored out of my mind. There's nothing to do here, and it's wet and miserable. Jesteś tutaj, aby się uczyć. We're not on vacation, Amy. We're here for Gaia, for the Cairn, and you're here to learn how we do things. I know, but couldn't I have learned how we do things back at Tarker's Mill? It's not like you've got me helping out with the mission or anything. Try connecting with the spirits. Feel their presence around you. Pain and dreams causing them. That connection makes you a Garu. I'm trying. Believe me. But I just can't. Don't worry. It's always harder before your first change. And if the change never comes, if you're human, like your mother, that's fine. She may not feel the spirits, but she's the finest infiltrator we have. Why didn't you go with Mom anyway? She's all alone out there. If something happens to her... I wish I could've. But Rodko wants us to keep a low profile. And there's no one better at that than your mom. Rodko's a dumbass. Hey, that's your uncle you're talking about. And the leader... No nie ładnie mu dodamo, jak mówisz o swoim wujku. You know, it's a job to make those decisions. Everything will be alright, don't worry. Try to focus on the spirits. We'll be leaving this place soon. Czyli mamy tak, te wszystkie targety sprawdzone, więc możemy udać się na zasłużony odpoczynek. Aha. Zaczyna się coś dziać zaś. Gra prowadzi automatyczne zapisy po zaczytaniu lub wykonaniu pewnych wątków fabularnych i takich tutaj w tych zadaniach, więc nie musimy się martwić o zapisywanie. A helicopter just touched down on the site's landing pad. Apparently it's some Endrin exec. Presence is shaking things up. Co z moją żoną? Tell me Ludmilla's okay. She's okay. We've still got no idea she's on site. But their guard patrols have changed, and certain areas are locked down. And that includes the one Ludmilla's in. So what's the plan now? The mission's sunk. Go in there, get her out, and wait for things to quiet down. But to get her off site, the locked off areas need to be manually unlocked. Ludmilla's stuck on the wrong side. Shit. Fortunately, she has already secured a terminal. She'll guide you to her location over the radio. Go now. Bring her back. There's no time to waste. My sister needs you. Ludmilla, I'm on my way. Remember, stay out of sight. I'll open any door I have access to through their network. I've opened all the external ducts. Na pomoc Ludmille
Czyli tak, shift biega. Lecimy dalej sobie. Są nasi znajomi. Pyks. Skok spacją. Lupus. To część rozgrywki, interakcja w formie samouczków i podpowiadania sterowania domyślnego. Naciśnij C, aby Kahal zamienił się w Lupusa. Rozmiary i prędkość Lupusa umożliwiają mu przekradanie się w sposób niezauważony w różne miejsca. Lupus nie potrafi jednak korzystać z technologii, a zauważony przez ludzi wywoła ich interwencję. Zrozumiano, lecimy dalej. Teraz sobie przejdę tędy. Też wysoko skacze ten wilk, całkiem szybszy jest, szybko się porusza. Jest taki bardziej zwinny, nie? Dobra. No, lecimy dalej. Doors locked. Ava? Zamknięte. Drzwi zamknięte, o niech to. W pobliżu jest terminal, znajdź go. Dysponujemy też pewnymi mocami jako tako, tymi takimi, bym powiedział, bardziej duchowymi. Mamy wzrok penumbry. Odpowiada za to przełącznik z klawiatury R, aby użyć wzroku penumbry. Umożliwi on wejrzenie w świat duchów i wyczucie rozmaitych rzeczy, takich jak zagrożenia, duchy oraz ich wzajemne relacje i powiązania. Odpalmy to. I tu gdzieś będzie oznaczony któryś z tych przejść, tu do tego i tu terminal, pewnie niedaleko gdzieś za ścianą. Dobra. Dobra, podejdźmy sobie do tego urządzenia. Tutaj specjaliści utrzymali to w konwencji naprawdę fajnej i prostej. Po prostu przełączamy jak w telefonie na takiej zasadzie. Kamera wyłączona, drzwi połączono. To takie prostsze rozwiązania, na pewno moim zdaniem bardziej funkcjonalne. W końcu to gra o wilkołakach, a nie o jakichś tam maniakach technologii, więc to by miało sens. Dobra, sobie podejdę dalej. Guards. With Mello we got a lot of company. The arrival of the Endron exec changed their setup. Tell me where you are. I'm looking at the southern part of the outer fence. And a shit ton of guards. There's no way I'll be able to make a move without being seen. Southern part of the outer fence. Got it. There. That's it. That's it for a few minutes. But if a guard does see you, he won't live long enough to raise the alarm. They sold their souls to Endron. They don't get any worse. Hell of a time for a malfunction. I'll go check it out. Ci ludzie zaprzedali duszę Endronowi. Nie ma miejsca na litość. Jakiś schowek, kantynka, czy coś w tym guście. Otwieram dalej. Likwidacje. No właśnie. Jest to sposób pozbywania się nieświadomych twojej obecności strażników i osób postronnych. Likwidacje zwiększają poziom szału Kahala. Im większy szał, tym groźniejszy jest Krinos podczas walki. Tu typa nie zauważyłem, idę najpierw tego zdejmę. Cicho tam, kurde, nago, nie gaz ją. Fajne animacje, naprawdę mi się to podoba. Przy okazji sobie podładujemy na szał. Dobra, gdzie mam się udać? Tam tu chyba już nikogo więcej nie będzie. Naprawdę fajnie i klimatycznie. A właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, mamy jeszcze do dyspozycji kuszę. Jest to jeden z sposobów eliminacji zagrożenia. Liczba bełtów ograniczona i trzeba je uzupełniać. No, z zachowaniem jakichś takich zasad realizmu. Celowniczek, pointer i pyk. Jeden mniej.
podbiegnę troszkę. I'm in the refinery. Perfect. I'm not far now. Nearly the passageway leading into it. No, mówiłem, coś zbyt kolorowo, zbyt pięknie. Kto się śledzi? Tancerze czarnej spirali. Kurde, blaszek. Ten Krynos. Tu mamy samouczek walki, szybkie, silne ataki, ataki z wyskoku. Nożnik szału obowiązuje tak długo, jak przeciwnik nie próbuje przeszkadzać Krynosowi w ataku lub nie przerwie jego ataku. Dobra, czas się pobawić. Oto tu ktoś się wchodzi chyba. Egzekucje po naduszeniu S klawiatury, jeżeli już przeciwnik jest na tyle wykończony. Silniejsze ataki drugim przełącznikiem myszy, to naprawdę prościej się nie da. Teraz jeszcze mamy tutaj przy okazji trening uników. On namierza mi jakiś typer. Trafił. Rozerwę go na szczępy. Ładujemy poziom szału i tak zwanej... O, dostałem. Ładuje się poziom szału i tak zwanej właśnie tutaj no, tej zdolności bojowej. Furia Gai, osiągnięcie. W następnym pomieszczeniu są snajperzy. Manewr specjalny. Podleczanie, uzdrawianie. Tutaj mamy pod jedyneczką podleczanie. Uzdrawianie w czasie walki ma duże znaczenie. Należy pamiętać o tym, że pochłania ono szał. Czyli naszą zdolność tą nabijaną podczas potyczek. Sus, czyli taki wysoki skok, pod dwójką zdolność specjalna. Wszystkich slotów na zdolności specjalne mamy 4, na razie dostępne podleczanie i wysoki, szybki doskok do przeciwnika. Ja to zrobię teraz, sobie namierzę go kupa. Naga pokonana. Mamy też do dyspozycji różne postawy bojowe, postawa ciężka oraz zwinna. Zapewniają one odpowiednią regenerację szału, natomiast ciężka wytrzymałość i wzmacnia nasze ataki, no i tego typu fajne opcje do tej naszej zabawy, potyczki. Kilkukrotnie naciskamy, oni mają pancerze, jakieś zbroje swoje. Teraz tylko mogę się podleczyć, bo mam mało tego punkcików, tych naszych wytrzymałości, a z nimi dyskutował, po prostu go załatwię typa. W ten sposób. Jeszcze sobie dajmy podleczanko. Coś tu namierza. Zmienię postawę na tą mocniejszą. Podleczymy jeszcze ten tutaj nasze funkcje strzału, bo i tak teraz go całego nie wykorzystam. Zmienię postawę na zwinniejszą. Jeszcze tu dalej trzeba iść, tamtąd wyszedłem, idę tutaj. Wrażliwość na srebro jest to słabość naszej postawy, tej, takiego tego naszego wilkołaka, więc czyli Krynosa. Obrażenia od srebra zmniejszają maksymalny poziom zdrowia aż do zakończenia walki. Namierzam, może będzie atakował, więc ja go muszę zniszczyć. Fajna zabawa, ogólnie polecam każdemu, bo jest taka rozwałka, mi się przypominają te stare czasy, kiedy się Fighting Force grało. No i też było tak wesoło i ciekawie na takiej zasadzie wesołej zabawy. Fighting Force lub coś z tych staroszkolnych gier, jakiś nie wiem, Mortal Kombat czy coś w tym duście. Takie typowo na zasadzie wesołej rozwałki, gdzie klimat leje się z monitora, można sobie fajnie pocisnąć. Wzywałem wsparcie. We need additional units. Nic wam te additional units nie pomogą, przyjaciele moi, bo tu wilkołak jest, który niczego się nie boi. Typowo mi się przypomina Fighting Force, który grałem z bratem gdzieś tam za mało lata.
Naga negacjał. Pokonany. Się typowo Fighting Force przypomina gdzieś tam za mało lata grany z bratem na playce na dwa gamepady podpięte pod konsolę. Naprawdę ciekawe takie rozwałki, różne adaptacje, można było tak jak tutaj niszczyć otoczenie. Przeciwnicy padają jak mupy, trup ściele się gęsto, naprawdę miła rozwałka. No jak powiedziałem, edukacja nie idzie w las i musimy sobie radzić, to jest ich więcej, troszkę podleczam też z szału, który regenerujemy w ten sposób, że pokonujemy kolejnych typerów. No ja powiem tak, nawet się nie spociłem. Dałem sobie poziom trudności normalny, bo naprawdę fajnie się gra, a jak dalej będziemy sobie tutaj poczynać, gadać, nawijać, nagrywać kolejne odcinki, to może nawet potem spróbujemy w trudniejszym, takim bardziej wymagającym. Ludmila! Ludmila! Call! Tell 80! Puść ją, ty draniu! O nie. O nie. No, please no! Zamierzanie przeciwnika, czyli obydwa przełączniki myszy naraz, żeby wymierzyć tamte z czarnej spirali. Teraz mnie zapieniłeś, typie. Pokonałeś Ludmiłę. Dlatego będę musiał cię zniszczyć. Aha, też walczy. Pierwszy boss w tej rozgrywce. Postawa zwinna. Zmieniam. Walki. Możemy też skorzystać z tak zwanej furii. Naciśnij R, aby wyzwolić furię w trakcie walki i zadawać silniejsze obrażenia z tak zwanej wściekłości przeciwnika. Też nie jakiś osesek, ale zbiera manto, atak furii. Funkcja przeciwnika. Zrobimy go na strzępę. Masz, typie, zaludniła! Idzie nasze wsparcie. Zabili Ludmiłę! Co wy sobie myślicie? Stop it! No! What have I done? Rafik! There's no time to mourn. We need to go. Thank you.
Nie wiem, czy już pytałem, czy nie. Ale co myślicie o Wilkołaku Apokalipsa Earthblood? Świetna gra od Epic Games. Teraz jest jakaś tam przecena 20% na content, na jakieś dodatki, DLC. Zapraszam Was serdecznie na mój kanał, gdzie sobie ogramy temat. No i to tyle, hej, miejcie się, pozdrawiam serdecznie.